kiedyś w tych okolicach? Pewna rodzina. Matka i dwóch chłopców. Bliźniaków. Skromnie żyli. Nawet biednie, ale kochali się. No, wszystko było fajnie aż do pewnego popołudnia. Dobranoc. Chciałbym, żebyście traktowali ten obóz jak pewnego rodzaju wakacji. Bawimy się. Nawiązujemy nowe znajomości. Też mam czwórkę. A w tym samym czasie analizujemy nasze problemy. To jest tydzień przygód, rewelacyjnej zabawy i super okazji. Mam na imię Iza. Jestem opiekunką waszej grupy. No, zbierajcie się. Wiecie, że w Polsce znika bez śladu 15 tysięcy osób rocznie, z czego 1/3 w lasach. No to my zawierzymy te statystyki w tym roku. Daniel! Daniel! Bartek, Aniela, zostajecie tutaj na wypadek, jakby Daniel wrócił. I nie ruszacie się na krok, jasne? A my z Zosią przejdziemy się po okolicy. To jest posesja prywatna. Tu nie wolno wchodzić. Nikogo nie ma, to może wracajmy już, co? Dzień dobry. Pomoże nam pan? Nasi znajomi nie żyją. Co to jest?